Pracuję w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, zwanym Swojskoniną, w którym prowadzimy taki portal edukacyjny dla młodzieży i dla nauczycieli, który nazywa się ninateka.pl. Jest tam poświęcony specjalny blog dla Was. Nazywa się Ninateka Edu, w którym znajdziecie i zeszyty ćwiczeń, i jakieś zadania, filmy, reportaże, kino autorskie, zapisy spektakli, z których możecie korzystać na lekcjach, ale które też możecie wykorzystywać w swojej codziennej pracy, na przykład podczas projektu gimnazjalnego. Żeby się tam dostać, trzeba się zarejestrować. Musicie to zrobić przez swojego nauczyciela, który wysyła do nas maila, rejestruje się na portalu, a potem generuje dla Was kod dostępu. To oznacza, że możecie z Ninateki korzystać również w domu, ale też w każdym miejscu, w którym to jest dla Was wygodne, w bibliotece albo na smartfonach. No i znajdziecie tam właśnie te wszystkie materiały audiowizualne, o których mówię, łącznie z audycjami Polskiego Radia. I mamy dla Was takie zadanie. Znajdźcie proszę na naszym portalu wszystkie takie materiały, które dotyczą edukacji medialnej, tego jak tworzyć media, jak z nimi pracować, co można z nich wyciągnąć.